szczęśliwy. Będziemy wymieniać silnik w naszej Skodzie. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie o poranku z dnia testowego przed rajdem Roma di Capitale. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, godzina 7.30. Zaraz jedziemy z Szymonem zapoznać się z trasą. Dzisiaj mamy dwa odcinki testowe. Za mną stoi nasza Skoda Fabia Rally 2. Natomiast mamy też dobre towarzystwo. Testujemy z Nikolajem Gryazinem, Michałem Pryczkiem i Igorem Bidłakiem. Także jesteśmy w cztery samochody, dwie drogi. Drogi są reprezentatywne tutaj dla rajdu Roma di Capitale. Także jestem dobrej myśli. Słońce świeci od rana, tak też powinno być na rajdzie, więc warunki są właściwe. Mamy opony Michelin z najnowszymi takimi sensorami, czujnikami, które wskazują na żywo, jakie jest ciśnienie w oponach, co jest ciekawą, nową technologią, wcześniej niestosowaną w rajdach na naszym poziomie, także będziemy to też testować. Jest co robić, ponieważ auto będzie zupełnie inne niż 4 dni temu na rajdzie nadwiślańskim. Jesteśmy we Włoszech, więc kultura, muzyka włoska uspokaja nas. Za chwilę ruszamy na odcinek testowy. Wszystko jest dobrze. Najpierw długo czekaliśmy, żeby w ogóle wystartować. Teraz zrobiliśmy tylko jeden przejazd. Musimy sprawdzić, czy wszystko jest dobrze w komputerze. Na pewno jest bardzo wysoka przyczepność. Jest skrajnie wyższa niż na rajdzie nadwiślańskim. Jak ciągnę hamulec ręczny, to muszę ciągnąć z całą siłą, podczas gdy na rajdzie nadwiślańskim tak się tylko pykało hamulcem ręcznym, więc jest to duża zmiana. Aczkolwiek w tej całej przyczepności, te asfalty też mają różne przyczepności, czyli bardzo mocno wciskamy hamulec w wielu miejscach na hamowaniach, a nie w każdym miejscu jest aż tak perfekcyjna przyczepność. To samo zakręty, kątowo są ostre, natomiast przyczepność powoduje, że są bardzo, bardzo szybkie, więc trzeba na nowo kalibrować opis i wizję drogi. In this one corner coming back on this wider road, this right one, when we saw the understeer, it was better, but after it I started to push maybe harder because still there was some understeer there. Natomiast głównie myślę o tym, że nasz inżynier powiedział, że od razu po naszym wygranym pierwszym rajdzie w Mistrzostwach Europy idzie na dietę. Dlatego zastanawiam się, jak tu zrobić lepszy progres i przyspieszyć, bo staram się o niego dbać. Faktycznie jest mokro, a chmura przyszła w jeden moment, także to, że Włochy, to, że lato, nie do końca oznacza, że na pewno będzie sucho i gorąco. We are going to the moon. See you soon. Coś się silnikiem stało. Tak jakby zaczął chodzić na trzech garach i wyłączyliśmy go od razu. A żeby było z górki, to dojechaliśmy do mety. Słuchajcie, no nie zawsze jest kolorowo, teraz zjechaliśmy z przejazdu w trakcie jazdy przy około 185 km na godzinę. Na piątym biegu auto zmieniło nam trochę dźwięk, więc dla bezpieczeństwa z Szymonem od razu odpuściliśmy i chwilę później dosłownie wyłączyliśmy silnik, bo zabrzmiało trochę może jakby był jakiś problem ze świecą albo coś tam się mogło zadziać z turbosprężarką bądź silnikiem, więc zjechaliśmy. Całe szczęście ostatni kilometr był z górki, więc można powiedzieć, że bez problemu zjechaliśmy do chłopaków i teraz chłopaki zajmują się autem. W ogóle sytuacja jest o tyle kuriozalna, że jesteśmy we Włoszech, pogody pokazują dobrą pogodę, a tutaj leje, ulewa, jakbyśmy byli w Wielkiej Brytanii, więc dzieje się, mamy teraz taką trochę przerwę. Nie zawsze jest łatwo, ale liczę na to, że tutaj z tego kłopotu wyjdziemy obronną ręką i zaraz nasze auto będzie sprawne. Jeżeli nie dzisiaj, to czym prędzej. Carl Krista. Maybe he has some engine in car and he can remove and overnight can
jego pick-upem wynikiem. Something in engine. Probably the valve, the inlet or exhaust valve broke down and it's stuck in engine. A ze Skody po to otworcie przywieźli silnika? Czy tak jest sprzedawane? Nie wiem. Bliżej niż nie wiem. Yeah, it's a Bulacia engine from Estonia. They did rally, they have all the car in here. We need to remove it, put it back after the rally, we take here, put it back, that's okay, this doesn't matter. We have engine and yeah, everything good. Będziemy wymieniać silnik w naszej Skodzie. Niestety coś tam się nam zadziało w środku i nie możemy ryzykować. Na całe szczęście jest tutaj silnik na miejscu we Włoszech, więc chłopaki będą przekładać. Testy kończymy wcześniej, aczkolwiek pogoda jest tak nietypowa i raczej nie powinniśmy aż takiej spotkać na rajdzie, więc pod tym względem nie ma problemu. Razem zawsze wygrywamy i razem walczymy jak są trudności, także jesteśmy dobrej myśli. Jutro my ruszamy na Zapoznanie, chłopaki będą walczyć z autem. Ten samochód jeszcze nas nigdy nie zawiódł w kluczowym momencie i tak też wierzę, że będzie na rajdzie Rzymu, także... Zwykła sytuacja rajdowa. Jechaliśmy odcinek, na piątym biegu nagle jakieś dziwne dźwięki, szybko zgasiliśmy motor, żeby go oszczędzać. Chłopaki tutaj stwierdzili, że trzeba go wymienić, no i tyle. Czwartek, godzina 6:50 i właśnie z Szymonem ruszamy na Zapoznanie z trasą rajdu Roma di Capitale. To będzie z pewnością długi dzień, ponieważ dość powoli jeździ się tutaj po tych górskich miejscowościach. Jest też duży ruch, ale już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć trasy, przygotować opis rajdowy, który będzie kluczowy do tego, żeby pojechać szybko. Tutaj największym wyzwaniem z opisem rajdowym jest to, że nieraz kąt zakrętu wydaje się ciaśniejszy, natomiast przyczepność, którą gwarantuje asfalt, pozwala na opisanie zakrętów trochę szybciej. Dlatego bardzo przyda się doświadczenie z zeszłego roku. Właśnie Zapoznanie i ruszamy do odcinka Free Practice. Mamy kilka rzeczy do sprawdzenia w aucie. Między innymi mamy nowy silnik, mamy też kilka rzeczy jeszcze pozostałości z testów do zobaczenia i chcielibyśmy te dwa przejazdy Free Practice to sprawdzić. No a potem o godzinie 10:30 odcinek kwalifikacyjny, bardzo wymagający, zupełnie niepodobny do reszty rajdu. W tym roku bardziej wygrodzony słupkami, więc powinien być trochę czystszy, ale zobaczymy. Znaczy najlepszy OS, no największa satysfakcja. Jesteśmy w Rzymie. Szybko się przebieramy, bo jesteśmy po Zapoznaniu z odcinkiem miejskim. Idziemy do Watykanu na start. Idziemy teraz do takiej strefy, w której będziemy wybierać pozycję, ruszymy i potem jest parada. Czyli szalony przejazd ulicami miasta, na który w zeszłym roku zapomnieliśmy założyć kaski z Szymonem, bo tu się tak szybko jedzie. I potem dojeżdżamy na odcinek miejski, który jest w samym centrum Rzymu i jest transmitowany tutaj w telewizji we Włoszech. Więc Włosi mają na niego chrapkę. Ale my też postaramy się pojechać po nim tak szybko, jak tylko potrafimy. Pomimo, że nigdy nie byłem w Rzymie w kontekście rajdowym. Zobaczymy. On nalewa kaprio do połowy, na bank.
he going to open the road? Is he going to take a bold move and take that first position? Well, Hello. Hello, Mikko. We're just deciding on who's picked right or wrong here. This is a real mixed bag. This really is going fifth. He's going fifth. Wybraliśmy pozycję numer 5. Pojedziemy za Nilem Solansem, który będzie czwarty, i Andrea Cruniolo, lokalnym, bardzo szybkim kierowcą, aktualnym mistrzem Włoch, który będzie drugi. Nicola Gryazin, który wygrał kwalifikację, wybrał pozycję 15. Tutaj są wady i zalety różnych rozwiązań, więc zobaczymy. Zobaczymy, co będzie właściwie. Nie do wiary, chłopie, to jest ulica, to jest Rzym. Mocno hamuje, 1 plus lewy średni, to 7 prawy, 90, lewy krótki, do 6 plus prawy zahacz z tuż szczytem, mocno hamuje, 40, 1 plus prawy, tul, do 3 plus lewy krótki otwiera, 120, 6 plus prawy krótki, 60, mocno hamuj, 2 plus prawy krótki, nie ciąć, 240. Siema, co kręcicie? MTV Clips? Mamy kompa? Mamy. Będę miał czas tam zakręcić buty. Czuję trochę stresu przed tym startem, pomimo że bardzo chcę już jechać. Już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić moje analizy, moją wiedzę właśnie na tych OS-ach, na których też jechaliśmy w większości w zeszłym roku. Ale czuję respekt, bo szukanie na asfalcie limitu jest na tym etapie trochę bardziej ryzykowne dla mnie niż na szutrze, więc muszę być uważny, ponieważ te nasze przygotowania no nadal nie były jakieś wielkie. Rajd nadwiślański faktycznie, ale te 2 dni testowe, które mieliśmy, to raczej takie skromne. Przechodzi 5 plus prawy krótki i 5 plus lewy krótki wąsko. 56 lewy średni, zacisk 5 plus i długi, 60 mocno hamuj, 3 minus prawy. Po 150, 5 plus prawy krótki. Mikko, obviously 3 stages this morning. How was the last one here, the short one? Yeah, this one I enjoy a lot. That was our first time on the stage, but my pace notes was working. This one is much easier to understand. The 20 kilometer stage was all the time downhill. I had problem with the brakes. I also overpushed in some places and I calmed down for the 15 kilometers probably. And Rims is this left one, yeah? When the corners are regular and so on, we can drive and it's quite normal, not bad, not good. But there I was losing a lot. Dobrze, wszystko spoko. Ci Włosi tu jadą niesamowicie szybko. OS był wstrzymany drugi 15 minut. Wyszliśmy na ciśnieniach 1-4. Ciężko było. Chwilę po starcie były takie ślady. Ktoś rozbił się na zakręcie, ale pojechał dalej. No ale 200 metrów później Nils Solans stał po prawej z urwanym prawym tyłem, więc to były jego ślady. Ogólnie poprawa do zeszłego roku duża, aczkolwiek no jest bardzo trudno. Ciężko było, było ciężej niż myślałem. Wymagające to było, ten 20-kilometrowy odcinek był jak piekło. Wszystko tam się toczyło od startu, także mogłoby być kwestia farta, że nie złapaliśmy kapcia, bo popełniłem błąd. Najechałem tam, gdzie nie powinienem być. Kilometr później na drodze leżało mnóstwo części po samochodzie Nila Solansa. Potem czekaliśmy kolejne zakręty, gdzie on będzie stał tym samochodem. A w ogóle ze startu wstrzymali nas 15 minut i startowaliśmy z ciśnienia 1-4, więc to się rzadko zdarza tutaj w rajdach, a skończyliśmy i tak chyba na 2.05, tam 2.1, a temperatura opon była chyba 116 stopni w 12 kilometrze.
Dobrze było, ale jest to trudne. Powiedziałbym, że trudniej niż nasz utrze idzie. I tutaj też. 5 plus prawy. I jak jesteśmy w prawym, to wtedy to. Really good, I think, like to make the fastest time is possible, like bus. But in this car, driving properly. But when you are little bit not in the pace, no, brake too early and go on the throttle, nah, it's bad, really bad. Jedziemy na drugą pętlę. Pierwsza, pomimo że dość krótka, no dała się już we znaki i nam, i naszym konkurentom, także dzieje się tutaj w Rzymie. I najpierw trzeba przetrwać ten niby krótki dzień, 60 parę kilometrów, no żeby jutro być gotowym i w dobrym punkcie walczyć. Do 4 plus lewy średni, po 40, 3 plus lewy i od razu 4 plus lewy krótki, przechodzi 6 prawy, 60 wąsko, 5 plus prawy i 6 lewy, 150, od pasów 60, skamoj 4 plus prawy ciasny, długi, 80. No, niedobrze. Niedobrze. Zmieniliśmy, Szymon zmieniał stabilizator na 10 minut przed startem tego z nawrotami. No bo mieliśmy wrażenie, że auto jest takie trochę wpływające, nazwijmy to, ale nie było problemu pod sterowności. No i zmieniliśmy stabilizator z przodu na twardszy. Zmieniliśmy, to jest nadużycie. Szymon zmienił. Nie no, pomagałeś mi zmienić. Ja skręciłem tylko. Zawsze to dodajesz, a jakby ktoś to stał obok i nagrywał. Właśnie nie da samemu tego zrobić, musisz mi pomóc. Mniej więcej jest tak, że ja robię tyle, co zostawiłem ci wczoraj lasagne. No właśnie chciałem powiedzieć, jakby to porównać do procentowo do lasagne. Ja lasagne to było 3%. No to dokładnie jest to, co ja robię. No ale cieszę się, że byłem w stanie zmienić stabilizator na asfaltowym aucie bez podnoszenia auta, że tak mało miejsca udało się to zrobić. No i to z sukcesów tego popołudnia to na tyle. A potem jechaliśmy ten OS z nawrotami i no tam to bardziej myślę, że moja technika jazdy, ale myślę, że tak sekundę mogło nam auto nie pomóc. No a teraz ten OS uważam, że jechaliśmy naprawdę dobrze, znaczy mogliśmy jechać naprawdę dobrze, bo jechaliśmy dużo lepiej niż za pierwszym razem, ale nie było z czego skręcać. Andreas Mikkelsen mówi, że też ma podsterowne auto i też mu nie skręca. On the hairpin? No, just in the first corners there was some little stone in the apex. I noticed quite late. 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy 120. Nie śpiesz, 5 plus prawy zacisk, minus przytnij. 40, schamuj 4, minus lewy. 120. Poświęć 5 prawy, przechodzi 5 prawy, długi śmiało. Do 5, minus, minus lewy opony. 44 prawy, krótki. No zadowoleni, chcieliśmy go wygrać, takie było założenie, ale niestety na jednym hamowaniu trochę za późno hamowaliśmy, wysunęliśmy się, myślałem, że uderzymy w barierę, że będzie koniec rajdu. Ale Miguel mówił, że widział jeszcze czas, złościł się tylko, że tak długo trwa to hamowanie. No i brakło 30, żeby wygrać was. Tomorrow będzie szybciej. Przyjedziecie po nas. Słucham? Przyjedziecie po nas. Tak, przyjedziemy.
właśnie do niedzielnych odcinków specjalnych, 120 km OS-owych przed nami. Wymagająca decyzja, bo jest 7.30. Niby Włochy bardzo ciepło, ale do pierwszego odcinka ruszymy jeszcze przed 8. 20 km. Natomiast po chłodnym asfalcie decydujemy, z jakiej mieszanki skorzystamy. Spróbujemy wybrać dobrze, także trzymajcie kciuki, bo to będzie interesujący dzień. Too much pressure? What pressure did you finish at? 2.2. I was fighting there with the car on this 10 km. It was not bad driving. I would say the driving comparison wasn't on the previous stage worse than on the last stage. Marchek turns up. I want him just to go down the hill a little bit further, just to get a bit of a gap so the marshals can work as well. And we got ourselves pinned in there a little bit, but we'll see what Mikko's got to say. Słuchajcie, to był bardzo wymagający rajd dla nas, po rajdzie Polski, po rajdzie Łotwy. Mówiłem, że to były nasze najlepsze rajdy w życiu. Ja nie wiem, czy rajd Roma di Capitale nie był najlepszy. Konkurencja była niesamowita, zawodnicy z WRC, którzy po części dojechali za nami, miejscowi Włosi. Do samego końca walczyliśmy z Fabio Andolfim, liderem Mistrzostw Włoch. To jest naprawdę wyjątkowe uczucie i bardzo się cieszę, że zeszły rok procentuje. To, że debiutowaliśmy na tych trasach, nie było nam łatwo. W tej chwili zaczynamy zbierać żniwa, to dopiero początek, bo mamy bardzo dużo do dopracowania. Bardzo Wam dziękuję za trzymanie kciuków i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję, that's him, Danny. Jestem bardzo szczęśliwy, mega szczęśliwy, znowu najlepszy rajd w życiu. Mega, super, wszystko co się dało, tak naprawdę zrobiliśmy. Sam już nie wiem, czy szybciej jeździmy na sztuce, czy na asfalcie. Pojechaliśmy bardzo szybko, byłem w stanie wrzucać auto w zakręty przy 140 na godzinę. Wcześniej nie byłem w stanie robić takich rzeczy, także jest progres. Chciałbym bardzo podziękować Szymonowi, bo on miał tyle pracy, że się tak stresowałem, czy on zdąży wsiąść do auta i pojedziemy na odcinki specjalne, bo co chwilę pomagał mi, żeby to auto działało, funkcjonowało i na samym końcu wszystko było dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Nie no, mega rajd. Grazie. Un grandissimo talento per lui, la 50ª gara della carriera del campionato europeo. Big congrats for the whole team. Congrats. Congratulations for you. Congrats. See you next time.
Sobie gratuluję, uważam, że to jest kawał dobrej roboty. Wielkie gratulacje, kłaniam się, naprawdę dobre tempo. No nie przesadzaj, dałoby się lepiej. Ale nie, należy ci się. Gratulacje, Szymon, dałeś ci wszystko na dzisiaj, odpowiedziałeś tyle razy hamulce, zdążyłeś na każdy pekac. Gratulacje. Nie no, co ty, normalna robota pilota. Nie no, inny pilot by tego nie zrobił. Gratulacje. To jest śmieszne, no. No ale należą się, dlatego uściskujemy sobie dłonie. Great job, great car. Great work before with the engine. Great engine. Good job. I think that was maximum. Thank you very much. Very good. 0 point. Yeah, good pace. Congratulations. I hope it's also nice for you, this cooperation, this driving. I'm trying to be caution for the car to not make some problems for all of us. That was not easy situation with this engine before the rally, and thank you also for the fast changes, good decisions, because I was scared about this 2000 km engine, but it was like same. Jak go palce bolą! Jamnik dopiero wchodzi. On wchodzi na samą krem, nie na krem. Mama trzyma. Trudnicy 97. Trzy osoby otwierają tego szampana. Może Bartek jadę. Ja dokończę. Do akcji wkracza ojciec, a cały czas rytm daje. Bartek już trzyma, Bartek też otwiera. Wszyscy pomagają. Jamnik. Jest Jamnik. Dlaczego to zawsze śmieszy tak samo?